Was w moim garażu dzisiaj. Zrobimy sobie dzisiaj konkursik. Mam tutaj takie paczuszki, rozpakujemy je i powiecie mi, co to jest. A do wygrania będą te pseudo-tuningowe pęcereczki regulacyjne do zawieszenia pasujące Audi, prawdopodobnie A6, A8, S7, S8, A7, RS7 i tak dalej. Ja tego nie potrzebuję, jak już dobrze wiecie, założyłem sobie oryginalne, a może komuś się przydadzą. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ile to kosztuje w zakupie nowe, ale możliwe, że się komuś to przyda. Jak powiedziałem, mnie już się to nie przyda. No dobra. Mówiłem też w poprzednich odcinkach, że to będzie do wygrania. Teraz mam tutaj takie czarne paczuszki i zobaczymy, co tutaj jest w środku. Jest tutaj kilka rzeczy. Oczywiście pudełka są przypadkowe. Nie mówcie mi, że na przykład tu są klocki, bo to nie są klocki. Otwieramy. I co tutaj jest? Mamy tutaj taki moduł z wtyczką. Dobra, to out. Dobieramy się do kolejnego. Fajnie, że jest wtyczką. Jedna wtyczka do zakupienia będzie mniej. Wtyczka, tutaj mamy 3 piny podłączone, ale jest to wtyczka 4-pinowa, będę musiał jeszcze dokupić. Dobra, jedziemy dalej. Zaraz Wam podam, żeby było łatwiej, numery, bo mnie w sumie nie zależy. Taki moduł. Nie wiem, jak to tam widać, ale widać. Ogólnie będzie tutaj robiony, tak jak już mnie znacie, zrobimy sobie retrofita. Dobra, mamy tutaj kolejny moduł taki sam. Tutaj mamy go z uchwytem. Czyli mamy już dwa takie same moduły. Tutaj mamy kolejny sprzęcik. Jest to przycisk. Taki przycisk. Tu macie numerek. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak jak powiedziałem, jakąkolwiek rzecz wymienicie z tych tutaj rzeczy, które otwieram, w opisie na dole, łapka w górę, oczywiście subik jest niestety wymagany, żeby wziąć udział w konkursie. Pewnie sobie sprawdzę osoby, które sobie wzięły udział, które odpowiedziały na moje pytanie, czyli co to są za moduły, do czego służą, może być, gdzie się znajdują. Nie ma tutaj jakichś takich stricte zasad, po prostu bawimy się. Oczywiście ktoś, kto potrzebuje te regulowane końcóweczki. Tu mamy kolejny moduł, czyli mamy, zobacz, mamy 4 takie same moduły. Jeden moduł jest taki. Tu mamy
przycisk i zobaczmy jeszcze jedno pudełko. Już otwieram. Zobaczmy, co tam w środku. No i oto otwieramy. Coś w tym nowym roku trzeba robić. Nie można zostawić auta bez troski. Moje auto lubi modyfikacje, więc no cóż, dalej trzeba zbierać. Wiemy. No i dobra, tutaj mamy rzecz ostatnią. Też moduł elektroniczny. Tak to wygląda. Tak więc teraz wam jeszcze przeczytam ten moduł 4H0-959-107AC. To jest razem. Przycisk jest 4G0-959-831D. Tutaj mamy kolejny moduł 4H0-907-273. I tu są cztery takie same moduły. Już wam czytam. 7PP-907-283. Wszystkie mają ten sam dokładny numer. Jeden ma wtyczkę, drugi ma uchwyt. Będzie sobie, muszę dokupić jeszcze jeden taki uchwyt i dwa różne. Tak więc konkurs jest bardzo prosty. Gdzie, do czego, po co, co robią, cokolwiek odpowiecie, te moduły, przyciski i tak dalej, wygrywacie. Wygrywacie oczywiście wzięcie udziału w konkursie, bo to nie zrobię tych, tych końcówek 30 lub 50. Nie, końcówki są jedne, jest to set, przód, tył. Komuś się przydadzą, może nie. Zobaczymy. W komentarzu na dole proszę odpowiadać na te pytania moje. A później sobie rozwiążemy. Dajmy na to, zróbmy sobie tydzień czasu. Nie do tej niedzieli, co będzie, do przyszłej niedzieli. Czekam na odpowiedzi wasze. Lajkujcie, subujcie, odpowiadajcie, a ja wam to później wyślę. Trzymajcie się, dziękuję wam bardzo i do następnego. Cześć.